Jeśli bardzo ci zależy, aby wyjątkowo dobrze wypaść, bo podpisujesz jakiś kontrakt, bo sprzedajesz coś, bo chcesz dziewczynę zauroczyć, bo chcesz poprosić ojca o rękę dziewczyny, albo równie ważna chwila nastała w twoim życiu, to zaproś tego delikwenta lub delikwentkę na kolację. Ponieważ jedzenie łagodzi obyczaje. Tylko pamiętaj, nie każde jedzenie. Ważne, żeby podać to, co wpływa szczególnie na obniżenie napięcia, czyli dużą ilość węglowodanów. Dlatego niech to będzie pizza, niech to będą pierożki, mogą być ravioli nawet, ale najlepsze to są ruskie, świetnie przygotowane z pieca, pierożki, och Boże. Może być spaghetti. I mniej w nim dodatków, tym lepiej. Najlepsze alburo z samym masłem. No, tak, może być również... No, maska, pamiętaj. I dlatego pamiętaj, jeżeli chcesz, aby ta maska, aby to twoje działanie było szczególnie skuteczne, no chcesz po prostu dziewczynę oczarować sobą, to najważniejsze, żeby w niej obniżyć stan napięcia. To się dzieje pod wpływem glutenomorfin, którymi zalejesz mózg danej osoby. I jeżeli dochodzi już do tego momentu podpisania kontraktu lub powiedzenia tak, to w tym momencie zamów jeszcze deserek. Najlepiej niech to będzie drożdżówka.